Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 3. Zobaczcie, jakiego śmierdziela karakana wybrałem do wyścigów dzisiaj na Multiku. Czujecie to? Wersja Horizon Edition tego wariata. Klasa S1, ścigamy się, wyścigi szosowe. Znaczy po asfalcie, tak? Można powiedzieć, że szosowe. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Nim się fajnie... Już to samo, co w poprzednim. Zapomniałem, nie grałem jakiś czas. I zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Decydującej, żeby nie chwalić samochodu przed wyścigiem, a zwłaszcza w trakcie wyścigu. Tym samochodem się jeździło okropnie i zostańmy przy tym. Zresztą to jest stary muscle car, on w ogóle się nie prowadzi, w ogóle nie przyspiesza. A jest taki mój samochód z ławki rezerwowych. No i przy tym pozostańmy, ok? Zobaczymy, jak mi pójdzie. Jedziemy do destination. Ja nie jadę tutaj na przełaj, ponieważ to nie jest samochód terenowy. Jak ktoś chce, spoko, niech jedzie na przełaj. Ja mam tutaj bardzo fajną drogę do pokonania i nie będę się tam pchał i wyskakiwał. Zresztą zamontowane mam tu twarde zawieszenie. Jak widzicie, tak jak mówiłem, skręcanie jest ciężkie, samochód nie przyspiesza, nie da się nim jechać. Jest to okropny i nie polecam. Jak macie go, to sprzedaj. No. Okej, powinno pójść całkiem nieźle. Już tak pojechałem mu, że powinienem wygrać te mistrzostwa. Coś tak czuję. Ale cieszę się, że są szosowe, są moje ulubione. Na asfalcie. Tamten wyleciał, no. Nie dziwię się, też miał Mustanga. Napęd na tył, muscle car. EcoBoost 2.0 silnik. Ło, ja tu mogę driftić tym autem, widzę. Ale nie będę tego próbował, driftowanie jest słabe. Raczej powinno się robić samochody tak, żeby nie driftowały w Forzie. Ten samochód ponoć jest zrobiony pod wyścig. Nie wiem, może tak, może nie. Kurczę, ciągle mi się myli w tej Australii, cholerny ruch. Lewo strona, o shit. I deszcz zaczął padać, jak miło w Lucek. O shit. No, to będzie ciekawy odcinek z wyścigami tym autem. Patrzcie, ile punkciorów zarobiłem. Shit! Już będę pierwszy na starcie. Patrzajcie, Eno, na to. Co za wariat. O nie, nie dojadę nawet. Ech. A już tak blisko byłem, dostałbym... No, dostałbym 6000, 2000 więcej. Tak to się... Ech. Nie fajnie. Carrera GT się pojawiła. O, ja chyba też mam ją w klasie... W klasie S1. Mogłem sobie wziąć. No trudno, no. Może jakoś dam radę tym dartem polecieć. Będzie ciężko. Będzie śmiesznie na pewno. No, Lucek... Lucek na pewno coś tu pochwali samochód, bo Lucek lubi samochody, ale... Jak tylko pochwali, to od razu będą ściany, od razu zablokowane koła, jazda do przodu i deszcz! Zaczynamy od deszczu! Klaszczmy w dłonie. Już widzę, jak sobie poradziłem tym samochodem. Jeszcze startuję z trzeciej pozycji, a bym wolał z ostatniej, bo nie chcę blokować tutaj za bardzo przejazdu. Ale dobrze, może jakoś wystartuję, jak wrzucę piątkę. Spróbujmy. Tak, wrzuciłem trójkę. Czy to coś mi dało? No jakoś tam do przodu sunę. Już czwórkę mam, zobaczcie. Takim samochodem na deszczu to tak jakbyś cały czas driftem leciał. Cały czas się kółka kręcą, nawet jak jedziesz 50 na godzinę, cały czas się kręcą niezgodnie z prędkością. Co to za spychanie? Patrzcie. Murciela go spycha ziomka z ekipy. Shit.
Wiecie, jak ciężko. Gdzie mnie spychasz? Widzieliście gościa? Jaki typ? Jak ja mam tutaj? Ty się jakoś resetowało. Ja nie mogę. To jest... Dobrze, to co, atakujemy tego głupka, co obciął spoiler w Audi Quattro. Jeszcze przez niego wszystkie punkty straciłem. No... O, co on sobie myśli? Dobrze, to co, mówicie, driftujemy? O, okej, zmiażdżymy gości. Nie, w dupie, ja nie będę driftował. Zaatakujemy go. Zmiażdżyć. Chociaż on i tak jest słaby. Odbiję sobie na następnym wyścigu, mówię wam. Boję się tym samochodem przyspieszać, naprawdę. I piątka od razu przy wyjściu z zakręty. No nie da się inaczej, ale plus jest taki, że zmieniła się pogoda na taką bardziej suchą, przejrzystą. Teoretycznie powinienem sobie jakoś lepiej poradzić. Może? Dawaj tym śmierciem. Nie no, ale tamten z tą audicją to mnie zaskoczył. Ja myślałem, że tu jakoś tak... Nawet to nie jest wyścig zespołowy, no, to taka hamowa. Co, on nie wie, że ty, takim samochodem to się ciężko jeździ? Ja go zaraz nauczę. Och, te biegi latują czasami dupę, żeby wyhamować na samym zakręcie. To śmierdziel jeden, no. Jedyne, co mnie teraz uratuje, to chyba czysta jazda. Dużo punktów powinienem za to dostać. I trójka od razu, a i tak pali kapcia. To są właśnie te masynkary, no. Lekka dupa, silnik z przodu. Chociaż dojadę? I przez tego... Ech! Zdenerwował mnie. Który to był? Gdzie on skąd? Ej, kurczę. Audi Quattro. To ten Kevin był, no nie? Bo tylko jedno Audi Quattro jest. Dobrze. My się nim zajmiemy, tak. To jest muscle car, okej? Zaraz my tu pociśniemy. I zobaczmy, ile dostanę. Clean Racing, 3000. Co skills tylko? 1370. Ja tam... Cały czas bokiem leciałem przez cały wyścig, ja nie wiem. Powinienem dostać... Ach... Dobrze, nie będę się bulwersował, bo to nie o to chodzi. O, Sport Quattro, proszę bardzo. Tak mu dobrze poszło? Przedostatni jest śmierdziel. Kevin CRXNL. Myśli, że jak z Norwegii jest i jeździ CRX-em, to jest dobry? Dobra, zaraz go pociśniemy. Gdzie on jest? Tutaj. Nie, dobra, teraz na razie nie będę się ujawniał, że go nienawidzę. Ujawnię się dopiero na wyścigu. O kurde. W odpowiednim momencie uderzymy. Ale świetnie. Nie, wiecie co jest najgorsze? Że jak ktoś mnie uderzy, to ja nie jestem w stanie opanować tego samochodu. Bo on tak jakby płynie wtedy. No. Nie ma tutaj żadnej stabilności, ani... Znaczy stabilności toru jazdy, kontroli takiej automatycznej, fajnej. Nic. Totalnie jeżdżę na czyściocha. Jeszcze na padzie. Ale to jest właśnie śmieszne. Czasami jak się uda wygrać, masz naprawdę taką satysfakcję, a to się rzadko zdarza. Ale jak wygrasz na takim poziomie, to masz mega satysfakcję. Kiedyś próbowałem grać na padzie na trybie symulacyjnym i wiecie, że wtedy te samochody były takie bardziej skrętne. Ale też bardziej łatwiej było je przesterować. Jest też takie ciekawe, no nie? Tryb symulacyjny do Forzy Horizon. Ja myślę, że na pada to jest trochę za dużo już. To już powinniśmy zostawić kierownicą. Prawdę mówiąc, jestem ciekawy, jakby się grało w Forzy na kierownicy. Rzeczywiście dałbym sobie radę z tymi wszystkimi trakcjami, kontrolami, stabilności i tak dalej, grając na kierownicy, mając ten lepszy kontrol. Ja nie lubię tak za bardzo kierownic, bo stoi na tym blacie albo gdzieś tutaj duża rzecz i nie używam tego, wiecie, na co dzień. Jest takie, jest, po prostu stoi, zagraca pokój troszeczkę. Ale z drugiej strony jestem ciekawy, jak
grach bym sobie poradził na kierownicy. Trzeba troszeczkę bardziej się namachać, ale z drugiej strony regulacja gazu, zmiana biegów, to może być naprawdę ciekawe podczas wyścigów, tak myślę. Boli mnie na przykład w takich samochodach typu Muscle, jak tutaj mamy tego Darta, że on ma dużo mocy, mógłby teoretycznie szybko jeździć i w ogóle, ale mało kiedy wykorzystasz tą moc, bo ma słabą trakcję i przeważnie musisz jechać na ćwierć gazu, żeby wyjść z zakrętu i dopiero jak samochód nabierze już dosyć dużej prędkości, no to wtedy dopiero możesz wcisnąć gaz do końca i tak naprawdę wykorzystać tą całą moc. No to jest taki trochę minusik, no niestety. No taki jest też urok tych samochodów. No ktoś chce się pobawić, poszaleć, posłuchać brzmienia V8-ki. Zresztą zauważyliście chyba, że w Forzie V10 i V12 no nie najlepiej brzmią. Ale startujemy. Nie ma się co przejmować. Myślę, że jeszcze jakieś tam szanse mam na powiedzmy podium. Przesadziłem z tym podium, dobra. To z podium sobie dajmy może spokój, ale no gdzieś tam w okolicach czwartego miejsca może się... Patrzcie, kto jest przede mną. Jest na celowniku. Jest na celowniku. To niech mi tu się gdzieś pojawi. To będzie koniec. Dobra, od razu trójka. O! Widzieliście to? Kurde, te okrążenia są. Shit, będzie ciężko. Ja tu powinienem co drugi bieg zmieniać, poważnie. Jest tutaj, zobaczcie, jestem. Ach, kurczę. Niech no ja go tylko tutaj spotkam. Będzie koniec. Na piątce jadę. O, na piątce jest dobrze jechać. O właśnie, to... Teraz to moja teoria się nie sprawdziła, że nie wykorzystuję całej mocy w samochodzie. No bo wystarczy, że wbiję piątkę i już wykorzystuję. Chociaż on wtedy do tych obrotów nie dojdzie, co tą moc uzyskuje, nie? Ja... O, jakie to było przyjemne! Rozwalił się, a taki dobry spychacz był. Ale to jest jakaś plaga. Pamiętam, że chyba też Audi Quattro na poprzednich wyścigach, w poprzednim odcinku, jak jechałem Viperem, też mnie tam próbowało atakować. Chodziło tak ostro w te zakręty. To chyba było Quattro, tylko inaczej pomalowane. O, teraz wcisnąłem dopiero gaz do końca. Wcześniej nie było kiedy. Carrera mnie tu rozwali, ona fajnie jeździ. Fajnie się nią jeździło, pamiętam. Co ja powinienem? Powinienem driftować? Jak myślicie? Nie, na driftach przeważnie dużo czasu się traci. Szkoda. Zwłaszcza, że ja nie schodzę poniżej czwórki nawet. Nie ma sensu. Się nie opanuje wtedy tego auta. On musi na tych niskich obrotach, koniec, kropka. To jest muscle car. On nawet na trójce pali kapcia. Na piątce pali kapcia, jak jesteśmy... Ach, jest niemożliwy. Ach, niemożliwy samochód. Kiss the wall zrobił! O, shit! Tylko, dobrze, wszystkim mogę dać się wyprzedzić, ale nie pieprzonej Audi Quattro. Ona już chyba wyszła z wyścigu. Wyspeniał. Boi się mojego Darta. No, niech tam wyskoczy tylko. Nie no, chyba wyszedł, bo by się już gdzieś tam pojawił. Jest niemożliwe. Nie no, co dwa biegi trzeba wrzucać, mówię wam. Jak tylko w miarę naprostuję samochód, to od razu szóstka. Nie ma sensu się bawić się ze zmianą jakąkolwiek. Zresztą ja powinienem cały czas na szóstce jechać. Spróbujmy. Szósty bieg. Kurde, idealnie. I tak pali kapcia. Ale to dlatego, że byłem trochę przekrzywiony. Te, bez kitu. Na szóstce jest dobrze. Tylko głupio, bo nie można hamować biegami. To takie troszeczkę trzeba polegać tylko i wyłącznie na hamulcach. Ja bym chciał mieć ten backup w postaci właśnie biegu. I tak pali kapcia nawet na szóstce. Koniec. Wiadomo, że przyspieszenie jest gorsze, ja to wiem. Ale kurczę, jakoś jeszcze ja... O, shit. No właśnie, tu mi brakowało hamowania silnikiem. No proszę cię, Darcie.
Może to jest jakieś takie zbugowane, że ten silnik jeszcze ciągnie, jak ma mniejsze, na niskich obrotach jest, nie? A tak to jeszcze biegami można, jak mamy niższy bieg, dohamować, a tak to te hamulce są pewnie mniej skuteczne. Jak puszczamy gaz na wyższym biegu, no to na pewno takie, o! Nie, ukończył. Kurale, ja też słabo pojechałem. Takie mam trochę wyrzuty sumienia, tak pokazuję wam taką grę, no nie najlepszą. Czy powinienem używać tej kontroli trakcji i dać sobie normalnie jeździć jak człowiek? W każdym, nawet w moim 10-letnim Volvo jest kontrola trakcji i stabilności toru jazdy. A ten samochód jest, sorry, on jest chyba, on ma 60 lat. Nie wiem, który to rocznik jest. 68? 60? 32 lata? 49 lat ma. No to dobra, to wtedy może nie było tej stabilności i kontroli trakcji. Okej, to się mogę zgodzić. Ale wiecie co? Kurde. Może umówmy się tak, że jak będę sobie jeździł muscle carami, to będę sobie włączał kontrolę startu. Stabilności może nie, może jakoś sobie poradzę. Bo czasami podliftować fajnie jest. I szóstka. O, na tej szóstce też daje dobrze. O, kurczę, miałem nie chwalić. Od razu szóstka. Przy wyjściu z każdego zakrętu od razu szóstka. To chyba najlepszy schemat jest. Wyjście z zakrętu, szóstka. To jest chyba najlepszy najlepsza możliwość dla tego samochodu, jak ktoś nie gra na wspomagaczach. Kurde, bez kitu. Co się będę bawił w klocki Lego? To będzie przedostatni wyścig. I myślę, że ostatni na odcinku, bo już nie chcę nadwyrężać waszej cierpliwości. Ja rozumiem. Nie można czegoś takiego oglądać. Nie można oglądać, jak gościu jeździ i się obija o ściany. Nie potrafi wyjść z zakrętu samochodem, który ma 700 koni. Waży 3 kg. Rozumiem to. Jestem na ostatniej pozycji, jeśli podsumować sobie wszystkich tych graczy, którzy tutaj z nami byli od początku. I wygrywa Carrera GT. No to ciekawe, bo ona w poprzednim wyścigu widzieliście wcale nie była na jakiejś tam pierwszej pozycji, ale na szczęście w Forzie to nie jest najważniejsze, żeby zawsze być na pierwszej pozycji. Dostaje się bardzo dużo punktów za to, że jeździmy czysto i zdobywamy punkty umiejętności dzięki temu właśnie. I to jest super, to mi się bardzo podoba. No bo nie ma tak, że na przykład ubijamy się o ściany, gdzieś tam jakieś triki używamy, jakoś specjalnie się odbijamy i wbijamy na metę, jesteśmy pierwsi. Ale w klasyfikacji generalnej taki gościu niekiedy nawet jest ostatni. Dobra, wbijamy co? Od razu szóstkę. I Subaru mi się trafiło, cholera. Dobra, piątkę wbiłem. No nie, znowu okrążenia i tu jest ciężko. Bo tu są takie spadki. Co, zdusiłem karakana śmierdziela. I jakoś mi poszło z tą kontrolą, a wcale gazu do końca nie wciskałem nawet teraz. Pieprzony. Ale wiecie, że ten dart jest bardzo dobry na dragi. Kurde, w tej klasie naprawdę wymiatacz taki o jest. O, teraz nawet potargałem troszeczkę gaz, żeby fajniej wystartować i poszedł. O, shit.
No ten, zobaczcie, jedzie w karierce GT i on po prostu jedzie czysto i wygrywa dzięki temu. Trochę driftuje, ale ładnie to robi. Jestem w stanie go normalnie dogonić na prostej, tym dartem, a to nie jest najważniejsze. To mi się właśnie podoba w Fordzie, jeśli chodzi o mistrzostwa online. Wow, wow, bo można pokazać klasę. Tylko brakuje mi właśnie tych wspomagaczy, żeby pokazywało się przy każdym graczu, kto kiedy jakie wspomagacze używa. To by było naprawdę super. Osiadł. No, blokowało. Dobrze, ostatnie okrążenie. Jakoś się udało wziąć tą karierkę, ale kurde, moi drodzy, było ciężko. No zobaczcie, gościu wcale nie jeździ jakoś fantastycznie. Czas okrążenia, nawet ja miałem lepszy od niego. Ogólny czas wyścigu też miałem lepszy. On troszeczkę tam driftował, ale przede wszystkim jechał czysto. W bandę przywalił tylko wtedy, kiedy chciał zrobić kiss the wall. I to jest naprawdę fajna sprawa, gościu pokazał klasę i powinien być teraz na pierwszej pozycji, dużo punktów powinien zgarnąć, a poza tym jedzie karierą GT, no to come on, to już za samo to powinien być tutaj, no dobry powinien być. Też Clean Racing, zobaczcie, 5000, piękniu, o shit, szósta pozycja, a ten z karierą? No dobra, spadł na drugą pozycję, w Bugatti EB110, też fajny samochód przy okazji. Się wbił na początek, ale ten ma dużo punktów i jechał ostatni, ukończył praktycznie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie.